Z tej strony Kasper. Dziś zapraszam Was na porównanie dwóch ciekawych urządzeń. Mianowicie chodzi mi tutaj o Sony Xperia M5 oraz Honora 7. Który z nich jest lepszy, który lepiej kupić? Wszystkiego dowiecie się w tym filmie. Zacznijmy standardowo od obudowy obu urządzeń. W przypadku Honora 7 mamy tutaj w większości metal, jedynie wstawki są tutaj od góry i od dołu, które po prostu mają zapewnić lepsze działanie anten. W przypadku Sony Xperia M5 jest tutaj troszeczkę gorzej, ponieważ na tyle znajdziemy tworzywo sztuczne, które może już nie wygląda tak dobrze. Jednak na pewno nawiązuje do flagowych Z-ek, za co myślę, że też spory plus, ponieważ myślę, że no, design jest tutaj jak najbardziej okej tutaj, nie możemy zarzucić nic Xperii. Jedynie no, niektórzy mogą się przyczepić, że wszystkie Xperie tak samo wyglądają od wielu lat, ale no, myślę, że niektórym to na pewno się podoba. Ramki tych urządzeń są wykonane również dość różnie. W przypadku Honora 7 mamy tutaj metal po bokach tutaj, a od góry i od dołu jest to tworzywo sztuczne. W przypadku Sonego mamy tutaj całkowicie tworzywo sztuczne tutaj zastosowane, co moim zdaniem no, nie jest tutaj najlepszym rozwiązaniem. Co do poszczególnych tutaj elementów, natomiast na tych ramkach, no to tak. W przypadku Honora 7 mamy tutaj klawisze głośności oraz klawisz zasilania na prawej krawędzi. M5 posiada klawisz zasilania, klawisze od głośności oraz, co ciekawe, mamy tutaj fizyczny spust migawki. Na dole umieszczono głośniki do multimediów, mamy tutaj złącza mikro USB oraz tutaj jest jeszcze mikrofon w przypadku Honora 7. Na lewych krawędziach mamy tutaj zaślepki w obu dwóch przypadkach. Tutaj jest ona tak odczepiana i wysuwamy sobie tacki podważając na przykład paznokciem, a tutaj jest to tradycyjna szufladka. Zarówno w Honorze 7 jak i w M5 mamy tutaj slot na karty SIM jak i microSD. W przypadku Honora 7 jak możecie zauważyć jest tutaj jeszcze dodatkowy klawisz, o którym powiem nieco więcej później. Od góry natomiast umieszczono złącza słuchawkowe w obydwu przypadkach. Mamy tutaj też drugie mikrofony oraz port podczerwieni w Honorze 7. Na tyle natomiast umieszczono tutaj aparaty. I są one tutaj całkowicie inaczej wykonane, ponieważ jak widzicie Honor 7 dość mocno tutaj odstaje od obudowy, a tutaj w Sony jest on niemal zrównany tutaj z powierzchnią smartfona. Honor 7 posiada tutaj 20-megapikselowy aparat, a tutaj jest to 21,5-megapiksela. Za to tutaj mamy podwójną diodę LED, a w przypadku Sonego jest to tylko jedna dioda. Tutaj jak możecie zauważyć jest jeszcze skaner linii papilarnych, którego zabrakło niestety w M5. Mamy tutaj logo producenta, tutaj jest jeszcze napis Xperia, a w przypadku Honora kilka podstawowych tam informacji. Przejdźmy jeszcze do frontów urządzeń, no i tutaj no nie ma co ukrywać, po prostu wygląda to całkowicie różnie. W przypadku Sony mamy tutaj 5-calowy wyświetlacz Full HD. Dodatkowo jest 13-megapikselowy aparat, za co na pewno spory plus, ponieważ możemy wykonać świetnej jakości zdjęcia. Jest kilka podstawowych czujników, logo Sony, głośnik do rozmów oraz umieszczono tu mikrofon jeszcze. Natomiast jeśli chodzi tu o Honora 7, to mamy tutaj nieco większy wyświetlacz o przekątnej 5,2 cala. Również jest on Full HD, no i nad nim mamy podstawowe czujniki. 8-megapikselowy aparat, mamy też głośnik do rozmów oraz, co ciekawe, mamy też diodę doświetlającą. Jeśli chodzi o same wymiary urządzenia, no to tutaj jestem troszeczkę zdziwiony, ponieważ nawet Honor 7 jest troszeczkę mniejszy, mimo że ekran jest tutaj znacznie większy. I to widać już na pierwszy rzut oka, że w przypadku Sony są o wiele grubsze ramki, co moim zdaniem nie wygląda zbyt dobrze. Przejdźmy do samego systemu. No tutaj na pewno sporym atutem Honora 7 jest to, że możemy odblokować samego smartfona po przytrzymaniu, a właściwie wręcz dotknięciu tego skanera odcisków palców, więc to na pewno jest bardzo dobry pomysł. No i dzięki temu na pewno bezpieczniejsze są nasze pliki. Przejdźmy może do ustawień od razu. No i tak, w przypadku Honora 7 mamy tutaj Androida wersji 5.0.2 Lollipop,
W przypadku M5 jest to natomiast Android wersji 5.1, natomiast tutaj mamy nakładkę od Sony, a tutaj jest to MUI od Huawei'a. Te nakładki również się troszeczkę różnią, przede wszystkim może troszeczkę wyglądem, no bo tak. Tutaj mamy dobrze znany już z wielu urządzeń Sony'ego system, który no tak, mamy na pewno listę aplikacji, mamy kilka dodatków od Sony, takich jak album, muzyka, wideo. A w przypadku Honora 7, no te aplikacje są porozrzucane po wszystkich pulpitach, ale również jest kilka dodatków od Huawei'a, tak samo dodanych ze swoją autorską nakładką. Mamy tutaj też kilka dodatków ciekawych zarówno w tym, jak i w tym urządzeniu. Tutaj na przykład jest tryb obsługi jedną ręką, czy przycisk wiszący, po prostu ułatwiający nam obsługę telefonu tutaj z poziomu tego małego kółeczka, czyli mamy cofnij, ostatnie aplikacje oraz home, a także możliwość wygaszenia wyświetlacza i wyczyszczenia pamięci RAM. W przypadku na przykład tutaj M5 mamy coś takiego jak miniaturowe wersje aplikacji, co jest po prostu świetnym dodatkiem i żałuję, że nie ma tego w Honorze, ponieważ na pewno funkcjonalność się zwiększa i jednak takie coś się czasem przydaje. W obydwu przypadkach oczywiście możemy sobie tutaj ustawić jakieś nowe motywy, coś dodać od siebie, coś spersonalizować, więc za to na pewno spory plus, ponieważ nie mamy tutaj aż tak narzucone od producenta, jak będzie wyglądał nasz system, więc tutaj na pewno spory plus, aczkolwiek no nie ukrywajmy, że Honor 7 ma nieco więcej tych dodatków. Przejdźmy może w płynny sposób do aparatów, no bo one też troszeczkę się różnią. Przede wszystkim aplikacja tych aparatów jest nieco różna, bo tak, w przypadku Honora 7 mamy tutaj kilka takich podstawowych trybów, takich jak malowanie światłem, makijaż cyfrowy, zdjęcia, wideo, dobry posiłek. Oprócz tego mamy kilka filtrów, a także jest tu jeszcze takie tryby jak super noc, najlepsze zdjęcie, notatka audio, panorama, ostrość na wszystko, tryb poklatkowy, zwolnione tempo HDR oraz znak wodny. W przypadku Sony'ego jest to tak, na pewno lepsza automatyka, tryb ręczny, co jest na pewno sporym atutem tego urządzenia, że możemy ustawić sobie w trybie ręcznym niemal każde parametry zdjęcia, za co na pewno spory plus. Oprócz tego mamy tutaj takie tryby jak portret stylowy czy maska rozszerzonej rzeczywistości, dzięki którym możemy urozmaicić nasze selfie. Mamy też twarz na zdjęciu, czyli możliwość uchwycenia na jednym zdjęciu, tak jakby z dwóch aparatów obiektów. Oprócz tego jest jeszcze sound photo, czyli dźwięk i obraz jednocześnie. Wiele aparatów, czyli możliwość połączenia się z tymi samymi urządzeniami w kilka osób i zrobić jakiegoś obiektu zdjęcie z różnych perspektyw. Jest tu też wideo 4K, czego nie ma w przypadku Honora 7. Mamy time shift wideo, efekt AR, co jest też również bardzo ciekawe, ponieważ mamy tutaj na przykład kilka takich dodatków, które no dodają nam troszeczkę takich baśniowych efektów, no co na pewno niektórym może się dość spodobać. Poza tym jest jeszcze efekt kreatywny, czyli możliwość naprawdę tutaj dostosowania wielu elementów naszego zdjęcia, żeby po prostu zdjęcie wyglądało bardziej ciekawie. Ostatnia opcja jest rozległa panorama, a także możemy jeszcze pobrać kilka aplikacji, które tutaj już widzicie, nie będę już opisywał każdej z osobna. Naprawdę w przypadku M5 jest tutaj o wiele więcej trybów, które naprawdę tutaj świetnie sobie radzą. Przejdźmy do aparatów frontowych. No w przypadku M5 jest tutaj o wiele lepszy aparat, ponieważ jest to aż 13-megapikselowa matryca, która wykonuje naprawdę świetnej jakości zdjęcia. W przypadku Honora 7 jest to 8 megapikseli, aczkolwiek mamy tutaj diodę LED, dzięki której na pewno możemy doświetlić nasze zdjęcia, gdy wykonujemy je po prostu w ciemności. Co do jakości zdjęć, oczywiście na kapsologicznie będzie kilka przykładowych fotografii, więc możecie sami sobie porównać, jak to wygląda w praktyce. Dodatkowo w M5, co fajne, możemy sobie wybrać, gdzie będzie ustalana ostrość, co jest na pewno zasługą tego, że po prostu aparat tutaj ma więcej megapikseli, przez co jest też więcej możliwości. Dodatkowo przysłona też, jak możecie zauważyć, jest nieco tutaj większa, dzięki czemu na pewno jasność nawet w ciemności będzie większa niż w przypadku Honora 7 bez włączonej diody LED oczywiście. Płynność systemu zarówno w M5, jak i w Honorze 7 stoi na najwyższym poziomie, ponieważ nie zdarzyło się jakoś wielce często, żeby coś się przycinało. Oczywiście jakieś tam drobne przycinki mogą się zdarzać, ponieważ nie są to flagowe urządzenia, jakby nie patrzeć, ale jest naprawdę tutaj bardzo dobrze i możemy poszczycić się dość dużą płynnością obu urządzeń.
Co do płynności internetu, to jest naprawdę bardzo podobnie. Uruchommy sobie jakąkolwiek stronę. Jak możecie zauważyć, strony ładują się z podobną prędkością, aczkolwiek no może minimalnie Honor 7 czasami radzi sobie z tym lepiej. Aczkolwiek gdy już strony załadują się, no to płynniej to jednak działa w przypadku Sony. Bądź co bądź nie są tutaj jakieś wielkie, duże różnice, więc myślę, że zarówno z M5, jak i z Honora 7 będziecie zadowoleni w kwestii przeglądania internetu. Przejdźmy jeszcze do możliwości wyświetlacza, a mianowicie jak sprawdzają się tutaj kolory. Wezmę tutaj maksymalną jasność w obu urządzeniach, no i tak się prezentują kolory. W przypadku Honora 7 jest to nieco jaśniejszy ekran, a kolory stoją na naprawdę podobnym poziomie. Zobaczcie, tutaj są kilka przykładowych zdjęć. Możecie sobie porównać, jak to wygląda. Jeszcze pokażę, jak się sprawdzają kąty widzenia tutaj. No to jak możecie zauważyć, nieco lepsze kąty ma tutaj Honor 7, ale nie są to jakieś tutaj znaczne różnice. Jeszcze troszeczkę w kwestii baterii, no to Honor 7 jest w stanie pracować przez około 3-3,5 godziny, natomiast Sony Xperia M5 jest w stanie wytrzymać w takim samym trybie, czyli Wi-Fi lub transmisja danych, dodatkowo Bluetooth oczywiście, a także no, jasność na najwyższym poziomie przez około 4 do 5 godzin, więc tutaj jest na pewno spora różnica. To, co natomiast jeszcze warto powiedzieć o tych urządzeniach, to to, że Xperia M5, szczególnie po włączeniu aparatu, grzeje się dość znacznie tutaj. W przypadku Honora 7 obudowa prawie w ogóle się nie grzeje, więc tutaj jest dość spora różnica, jeśli o to chodzi. Warto też powiedzieć, że tutaj w przypadku Sony obudowa jest wodoszczelna, czego na pewno nie możemy powiedzieć o Honorze 7. Więc no, musicie już sami zdecydować, czy potrzebujecie wodoszczelności, czy też jest to dla Was raczej zbędny gadżet. Podsumowując, między Honorem 7 a Sony Xperią M5 jest naprawdę sporo różnic. Patrząc chociażby na obudowę, w przypadku Honora jest to prawie całość w metalu, a w przypadku M5 jest to tworzywo sztuczne niemal z każdej strony. Jednak wiadomo, jak to mówią, nie ocenia książki po wyglądzie, więc może warto przyjrzeć się też specyfikacji. Tutaj jest naprawdę bardzo podobnie, bo tak, w obydwu przypadkach mamy 3 GB RAM, mamy tutaj bardzo podobne procesory, bo jest to w przypadku Honora 7 Kirin 935, a w przypadku M5 jest to procesor MediaTek Helio X10, które radzą sobie naprawdę świetnie w codziennym użytkowaniu i ani jeden, ani drugi smartfon jakoś zbytnio się tutaj nie przycina. W kwestii nakładki to tutaj już jest naprawdę sporo różnic, ponieważ mamy tutaj na pewno wygląd inny i moim zdaniem ten w Honorze jest o wiele ładniejszy. Dodatkowo możemy spersonalizować niemal każdą rzecz tutaj, ponieważ mamy dodatkowe motywy. Niby w Sony też mamy motywy, ale nie są one tak rozbudowane jak w przypadku Honora 7. Warto jednak powiedzieć, że w przypadku M5 mamy tutaj dodatkowy taki gadżet, a mianowicie mamy tutaj coś takiego jak miniaturowe wersje aplikacji, czego niestety zabrakło w przypadku Honora 7. Za to Honor 7 posiada coś genialnego na tyle, a mianowicie skaner odcisków palców, dzięki któremu możemy w prosty i szybki sposób odblokować naszego smartfona. Aparaty główne są tutaj naprawdę bardzo podobne, jedynie mogę powiedzieć, że aparat frontowy tutaj znacznie się różni, ponieważ mamy 13 megapikseli na przodzie w M5 i to naprawdę pozwala wykonać dobrej jakości zdjęcia. W przypadku Honora 7 jest to troszeczkę mniej, 8 megapikseli, ale mamy tutaj diodę LED dodatkowo. Za to na pewno trzeba powiedzieć, że Xperia M5 posiada bardziej rozbudowaną aplikację aparatu i możemy o wiele więcej rzeczy w niej dostosować sobie. Na pewno na plus też w M5 jest to, że bateria jest o wiele lepsza niż ta, co jest w Honorze 7. Mimo, że mamy mniej mAh, to jednak na wyświetlaczu wytrzymuje on o wiele dłużej. Jak już jesteśmy przy wyświetlaczu, to warto też powiedzieć, że wyświetlacz w Honorze 7 jest troszeczkę większy o 0,2 cala od M5, mimo że M5 i tak ma nieco większe wymiary, przez to, że zastosowano tutaj bardzo szerokie ramki wokół wyświetlacza. Ale który smartfon jest teraz już ostatecznie lepszy? No, prawdę mówiąc, trudno mi określić, bo tak, w Honorze 7 mamy na pewno skaner odcisków palców, mamy lepszą obudowę, mamy ładniejszą nakładkę, ale w przypadku M5 mamy na pewno lepszą baterię, troszeczkę może lepsze aparaty i dodatkowo mamy też te miniaturowe wersje aplikacji. Dajcie znać w komentarzach, który smartfon według Was jest lepszy i oczywiście w ankiecie również jest takie pytanie. Zachęcam również do zostawienia subskrypcji i zostawienia łapki w górę oraz do obserwowania mnie na portalach społecznościowych. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!